civilized age. Witam, z tej strony Extreme, a tym razem mam dla Was recenzję Linuxa Ubuntu 14.10. Jest to aktualnie najnowsza wersja systemu. W nowej wersji mamy nadal dostęp do środowiska Unity, co widać po znanym już nam pasku. Klikając tutaj otwieramy uniwersalną wyszukiwarkę plików, która wyszuka nie tylko aplikacje, ale też pliki systemowe. Ta wyszukiwarka pozwala także przeszukiwać zasoby internetu w celu znalezienia chcianych przez nas plików. Po uruchomieniu tej aplikacji możemy spersonalizować wygląd systemu. W Ubuntu 14.10 mamy dostęp do nowych tapet, które możemy ustawić na tło pulpitu, ale oczywiście możemy wybrać własne. Pasek Unity możemy schować uaktywniając autoukrywanie, a pasek pojawi się znów po najechaniu go kursorem myszki. Nadal mamy dostęp do obszarów roboczych, a właściwie do wirtualnych pulpitów, z których najbardziej słynie ten system. Mamy do dyspozycji 4 pulpity, na których możemy mieć uruchomione całkiem oddzielne aplikacje. W systemie do zaawansowanych zadań używamy terminala, z którego nieraz będziemy korzystali w celu instalacji programu bądź zdobycia ważnych informacji o systemie bądź o podzespołach komputera. Okno terminala możemy powiększać i dopasować według naszego uznania, łapiąc za górną krawędź i przeciągając ją w górę lub w dół. Z terminala możemy dowiedzieć się na przykład o aktualnym czasie pracy komputera, bądź ostatniej godzinie logowania. Jak widać jest to Ubuntu 14.10. Nowością w systemie jest nowy kernel 3.16, który zapewnia nam jeszcze lepszą stabilność systemu. Sprawdzimy także aktualną wersję środowiska graficznego Unity, a jest to Unity 7.3.1, a między innymi jest to wygląd lewego paska i przezroczystości okna wyszukiwarki. W terminalu możemy kopiować wybrane frazy, po to by nie przepisywać ich kilkukrotnie. Foldery w terminalu są oznaczone kolorem niebieskim, a aplikacje kolorem czerwonym. Komenda hardinfo otwiera nam program do sprawdzenia podzespołów komputera, a dzięki programowi dowiemy się więcej o systemie operacyjnym, a także zobaczymy, kiedy ostatnio Ubuntu został uruchomiony. Możemy także wykonać benchmarki procesora. Zamykamy terminal komendami exit bądź czerwonym X-em. Z poziomu pulpitu mamy dostęp do personalizacji ekranu. Możemy ustawić nową tapetę na tło pulpitu, klikając ikonę plusa, a system znajdzie folder z zainstalowanymi tapetami. Wystarczy wybrać interesującą nas tapetę, a ustawi się ona na tło pulpitu. Cały folder zostanie dodany do dostępnych tapet, tak by mieć je wszystkie na widoku. Wraz ze zmianą tapety pasek Unity zostaje przystosowany do aktualnego tła pulpitu. Bez problemu możemy zmienić tapety jedna po drugiej, a wybrana tapeta zmieni się automatycznie. Jeżeli nasza tapeta jest w złych proporcjach, możemy je zmienić, rozciągając bądź przeskalowując ją. Ale jeśli nasza tapeta jest w idealnych wymiarach, nie ma sensu korzystać z tych ustawień. Tapeta jest wyświetlana na wszystkich wirtualnych pulpitach. Nadal mamy dostęp do darmowej wyszukiwarki Mozilla Firefox, która została zaktualizowana do wersji 33.0. I jest to najnowsza wersja. Firefoxa możemy skonfigurować tak samo jak na Windowsie. Możemy ustawić stronę startową bądź katalog zapisywania plików. Możemy także wyłączyć zapamiętywanie historii. Mamy również dostęp do pracy w trybie offline. Przeciągając wyszukiwarkę w prawy bok ekranu, zostanie ona dopasowana w taki sposób, by zrobić miejsce dla innego okna. Cały system jest po angielsku, lecz niektóre nazwy w katalogu domowym można zmienić. Przeglądarkę możemy przenieść na inny pulpit. Jak widać, mamy otwarte dwa okna w jednym pulpicie, a sprawy ułatwiły nam wirtualne pulpity. Otwarte okna możemy zamieniać miejscami, tak jak nam się to podoba. Wirtualne pulpity nieraz ułatwią nam korzystanie z systemu. Ubuntu wyświetla, które utwory muzyczne są chronione przed modyfikacją za pomocą ikony kłódki. Mamy dostęp do dwóch trybów widoku, jest to lista i siatka. Ale moim zdaniem i tak najlepszym widokiem jest siatka. Plik muzyczny zostanie uruchomiony w odtwarzaczu przeznaczonym do otwierania filmów, ale również dobrze radzi sobie z muzyką. Odtwarzacz wyświetla w dobrej jakości okładki albumowe. Standardowym kolorem zaznaczenia jest kolor pomarańczowy, który możemy zmienić za pomocą pewnej aplikacji. Linux radzi sobie dobrze zarówno z muzyką w formacie MP3, ale także doskonale radzi sobie z plikami FLAC. A co ciekawe, Windows Media Player nie otworzy nam tego formatu w ogóle. Pliki dźwiękowe możemy przeciągnąć na playlistę i skolejkować,
Wtedy można się cieszyć muzyką bez względu na jej format. Format FLAC jest otwierany bez żadnego ale. To samo tyczy się Apple'owskiego M4A. Okładki będą wyświetlane w doskonałej rozdzielczości i na pewno ubarwią nam wygląd naszego odtwarzacza. Odtwarzacz otwiera muzykę w mgnieniu oka. Do regulacji głośności służy ten oto suwak. Playlistę możemy także ukryć. Klikając tutaj mamy dostęp do bardzo zaawansowanych opcji dźwięku. Specjalną właściwością Linuxa jest możliwość ustawienia mocy wyjściowej głośników na poziom powyżej 100% głośności. Wtedy skorzystamy z całego potencjału urządzenia odtwarzającego, lecz trzeba to robić z umiarem. Linux chodzi bardzo płynnie i nie zaobserwowałem na nim żadnego zacięcia czy laga, po prostu wszystko chodzi płynnie. Ubuntu posiada wbudowany odtwarzacz przeznaczony do odtwarzania muzyki, a jest nim Rhythmbox. Tak samo radzi sobie z formatem FLAC, MP3 czy formatem muzyki pobranej z iTunes. Odtwarzacz wyświetla dodatkowe dane muzyczne, takie jak gatunek i wykonawca. Rhythmbox posiada skroblera na profil Last.fm bądź Libre.fm. Wystarczy tylko zalogować się i uwierzytelnić aplikację. Więc tak jak mówiłem, jest to bardzo fajny system i nic się nie zacina. Na dodatek pozwala lepiej zorganizować korzystanie z systemu. Taki system mam zainstalowany obok Windows 7 i spokojnie mogę korzystać z dysków NFTS czy pendrive'ów. Na górnej belce mamy dostęp do ustawień sieci, czyli wszystko mamy na widoku, nie musimy przekopywać się przez masę niezrozumiałych ustawień. Ale wróćmy do górnej belki. To jest instrukcja obsługi systemu, w której mamy wyjaśnione, czym jest ten system i jak z niego korzystać. Klikając ikonę zębatki mamy opcje konfiguracyjne. Możemy dzięki temu wyłączyć komputer bądź wylogować się. Ubuntu zyskał nowy wygląd lock screena, a wygląda on znacznie ciekawiej niż poprzednio. Obok mamy dostępny kalendarz, w nim możemy ustawić aktualny czas lub format zegarka, bądź zmienić strefę czasową. Oraz możemy zmienić opcję wyświetlania czasu w taki sposób, by obok widocznej godziny pojawiła się data wraz z dniem tygodnia. Naszej ulubionej czcionki w dokumentach tekstowych, wystarczy ją tylko zainstalować. Możemy korzystać także z sieci Torrent, dzięki zainstalowanemu klientowi, który pobierze za nas nasze pliki. Program do pobierania torrentów jest zainstalowany wraz z systemem. Na Linuxie możemy grać w gry, a będzie nam do tego potrzebny Steam. A jego dokładną instalację i uruchomienie gier, jak i instalowanie możecie zobaczyć u mnie na kanale. Za pomocą Centrum Oprogramowania zainstalujemy aplikacje, które możemy za pomocą niego wyszukać. A potem wystarczy kliknąć tylko Install i gotowe. Pokazuje nam, jakie już mamy zainstalowane aplikacje. Całe centrum jest podzielone na kilka kategorii, tak by szybciej znajdować aplikacje, po to by je uruchomić bądź odinstalować. A także w nim możemy znaleźć całkiem nowe, nieznane nam aplikacje. Możemy wpisać nazwę programu i go zainstalować, bez potrzeby szukania go w internecie. Centrum zostało także zaktualizowane do najnowszej wersji. Filmy wideo możemy otwierać bez względu na format. Bez problemu otworzy AVI i MP4, a będą one otwierane także w trybie pełnoekranowym.
Usunięte pliki zostają przeniesione do kosza, z którego możemy się ich pozbyć. Ubuntu odczytuje także płyty DVD i CD oraz pamięci flash, bez instalacji żadnych sterowników. Możemy także pogrzebać w plikach systemowych, ale dla zwykłego użytkownika te pliki są niezrozumiałe i dla niego są nieprzydatne. Zminimalizowane aplikacje są dostępne cały czas na pasku, z którego można je uruchomić, a za pomocą Alt i Tab można przemieszczać się między wszystkimi dostępnymi oknami. Użycie procesora sięga 100%, ponieważ rejestruje obraz, lecz w rzeczywistości te wyniki są znacznie niższe. Ale jak widać, pomimo wysokich wyników komputer chodzi bez żadnego zacięcia. Za pomocą tej aplikacji możecie spersonalizować cały interfejs Unity, wliczając to właśnie ikony oraz ustawienia kolorów i ich schematów. Mamy dostęp do wbudowanych schematów, ale również możemy pobrać własne i ich używać. W tej aplikacji wybierzemy także czcionkę, którą wcześniej zainstalowaliśmy, a także zmienimy wygląd ikon pulpitu, paska Unity oraz górnej belki. Ubuntu posiada także aplikację do uruchamiania kamerek internetowych, a za pomocą wyszukiwarki możemy znaleźć każdy plik w systemie, nie zagłębiając się w sam system. Lecz kiedy wiemy, gdzie on jest, możemy również bez potrzeby wyszukiwania uruchomić go. Aplikacja do otwierania PDF-ów pozwala na otwieranie kilku dokumentów jednocześnie, jak widać na tym filmie. System poradzi sobie z ich uporządkowaniem. W razie jakichkolwiek pytań możecie zostawić je w komentarzu. W tej recenzji to już wszystko. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału.